Drodzy Państwo, w tym odcinku pokażę Wam, co zostawił nam bezdomny pan Andrzej ze Szczecina. Zostawił i poszedł. Wow! Yamaha SX700. Zwana Yamaha! No dobra, co my tu mamy? Troszkę sobie otworzymy karton. Standardowo chyba. Wiele lat taki sam, tylko model się zmienił. Okej, dzisiaj mały unboxing Yamahy SX700, którą zostawił nam pan Andrzej ze Szczecina. I poszedł. No to cóż, co mamy w pudełku? Nówka, sztuka, instrument. W środku mamy kabel do zasilacza, karteczkę, która pozwala nam zarejestrować nasz instrument. Taka instrukcja. Pewnie nam coś producent dał gratis za zakupy. Foliki, a w środku instrukcja. Oczywiście. Polskiej nie ma, ale chyba na stronie jest. Zresztą Jurek Strużycki, taki z Akademii, jak znacie, to zawsze coś pomoże. No dobra, instrukcji nikt nigdy nie czyta, wszyscy włączają instrument, więc jest nutnik. Taki ładny, że już nie będę go rozpakowywał, wszakże do Genosa też nie używałem. Całkiem niezłe zapakowanie styropianowe, odwzorowujące kształt instrumentu, który jest inny niż w poprzednich modelach, zupełnie inny. Taki designerski, prawie Genos. Okej, mamy jakąś tutaj piękną, antystatyczną. Dobra. Wyciągniemy go elegancio. Najpierw tak. Najpierw tak. No to teraz na poważnie, mamy tutaj całkiem nowego SX-a 700, czyli takiego przedstawiciela klasy średniej od Yamahy. Co tutaj widać? Może zacznijmy od tego, jakie mamy wejścia i wyjścia na tylnym panelu. Jest tutaj wszystko, co dla domowego, a może i nie tylko domowego grajka by wystarczyło. To najważniejsze, czyli wejście na zasilacz, potem mamy wyjście liniowe podzielone na dwa kanały, lewy plus prawy, albo prawy, polecamy oczywiście podłączać dwoma przewodami, kablami, a może przewodami. Aux in, czyli wejście liniowe, będzie można sobie może posłuchać muzyki z jakiejś odtwarzacza MP3, jeśli ktoś jeszcze używa, i potem słuchać przez te fajne głośniki. Wejście gitarowe i wejście mikrofonowe. Nie, tu nie mamy wokalizera, ale można sobie pośpiewać do tego instrumentu. A przed tym mamy przełącznik impedancji, czyli czułości naszego wejścia. Jeśli podłączasz mikrofon, to przełączasz na mikrofon. Jeśli gitarkę, bo też są efekty gitarowe, będzie można sobie poplumkać na gitarze, włączyć fajne efekty gitarowe i zmienić brzmienie tej gitarki, to przełączasz na gitarę. Mamy tutaj gain, czyli wzmocnienie naszego gniazda, czy też wejścia liniowego. Mamy dwa wejścia na pedały, czyli przełączniki nożne, albo pedały ekspresji. MIDI, MIDI in i MIDI out, czyli komunikacja MIDI. No i dwa gniazda USB to device, czyli do dla pendrive'a, i to host do komputera. Jeśli chodzi o panel instrumentu, to tyle. Spójrzcie na ten nowy kształt. To jest
nawiązanie designem i koncepcyjnie do właśnie Genosa. To jest ten nowoczesny kształt, który został zaimplementowany w Genosie. On jest tam taki bardziej owalny, tu jest taki ekstrawagancki, ścięty. No całkiem fajnie, nowocześniej to wygląda. Przewody są i gniazda są tak skrzętnie ukryte w takim fajnym wgłębieniu. Przyda się to do naszych pokrowców. Czuć plastikiem. Plastikowym brzmieniem może. Tak. Tu mamy ten sam plastik, który użyto w Genosie. To ten sam matowy, łatwo rysujący się i drapiący plastik. Jakoby front instrumentu został wykonany z takiego błyszczącego. Ten się nie będzie chyba tak rysował. Natomiast ten panel tutaj nad klawiaturą, boki i wszystko dookoła jest z takiego bardzo łatwo drapiącego się plastiku, który widzieliście, jak wygląda w moim Genosie po roku. To teraz pokażę wam panel. Panel tutaj przedni, pogadamy sobie trochę. Oje, instrument mamy włączony. I teraz tak, na pierwszy rzut oka, co z nowości? Przede wszystkim joystick. Tak naprawdę czterokierunkowy, góra, dół, mamy modulację, prawo, lewo, mamy pitch bend, zastąpiono dotychczasowe dwa pokrętełka tutaj jednym joystickiem. Tutaj fajnie się bardzo przy tym rozwiązaniu gra na gitarce i to jest taki joystick, praktycznie można powiedzieć, identycznie jak w Genosie. Widzę, że chodzi praktycznie tak samo. Nowością jest tutaj dotykowy wyświetlacz. Co prawda, jest on mniejszy niż oczywiście w Genosie, natomiast jest bardzo dobrej rozdzielczości i trzeba powiedzieć, że odpowiada równie szybko co we flagowym modelu. Bardzo ładny kontrast, czytelniutki, pod światełko też bez większych tragedii. Nie ma problemu, aby sobie z niego również pewnie czytać tekst. Wyboru przyciski plus, minus, one touch settings mamy tutaj. Pamięć rejestracyjną, tutaj mamy 8 komórek pamięci rejestracyjnej, w Genosie mamy 10. No i cóż, oczywiście sekcja stylów akompaniamentu, dwa pokrętła, live control, przycisk assign do zmiany funkcji tych pokrętełek. Podobno całkiem fajne nagłośnienie, to sobie posłuchamy. Znaczy wy sobie nie posłuchacie w moim nagraniu, ale ja sobie posłucham, potem wam powiem. Z prawej strony mamy multipady, oktawa plus i minus. Jeśli chodzi o interfejs w porównaniu do S975, to mnie poprawcie, jeśli się mylę, jest chyba mniej przycisków, bo większość została, znaczy dużo więcej funkcji zostało schowanych w wyświetlaczu. Trzeba sobie kliknąć, gdzieś tam wejść. Troszkę przejrzystszy ten panel się zrobił, bo w S975 to jakby tutaj mak i ziarna wysypał na ten instrument. Było naprawdę, naprawdę guzików całkiem sporo. Jak to na Yamaszkę przystało, mamy całkiem fajny wbudowany system nagłośnienia. No i tutaj jeszcze, jak to wielu użytkowników pytało, od razu rozwiewam wątpliwość. Przyciski są gumowe, bo po zdjęciach niektórzy pytali, czy są plastikowe. One są gumowe, ale odpowiadają dużo lepiej niż w poprzednich modelach. One są troszkę płytsze, ale jednocześnie pewniejsze. Szybciej się tą funkcję wybiera. No tutaj duży plus, jeśli chodzi o to. Też antypoślizgowa, fajna guma, żeby się palec stąd nie ześlizgiwał. Myślę, że będzie to trwalsze rozwiązanie niż w tamtym flagowym modelu, który jest, bo tam się niestety te plastikowe guziki lubią pękać. No cóż, no i tutaj kolejna informacja o klawiaturze. Klawiatura jest ciuteczkę inna. Jest, no nie jest to rewolucja względem poprzednich modeli, ale faktycznie jest inna. Troszeczkę inaczej odpowiada, może jest ciutkę głębsza, może to moje wrażenie, ale faktycznie no producent pisał, że jest to nowa klawiatura, bodajże FSX. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie, Marcin, w szczególności. Natomiast na pewno jest troszeczkę inna niż w poprzednich modelach. Na pewno in plus. Tutaj szybciej chyba reakcja klawiszy będzie po prostu odpowiadać. No to cóż, jeśli chodzi o
unboxing, bo to miał być unboxing, a tu już o panelu opowiada. To tyle, ja teraz nie mogę się doczekać, aż pykniemy sobie fajnego bicika, ale o tym będzie w kolejnym odcinku. A żeby było ciekawiej, to postawię obok Ginosa i pomochamy to plastikowe brzmienie, jakby tak mówicie. A może jakiegoś pana z metalurgii by zatrudnili, byłoby bardziej metalowy. O tym przekonamy się w kolejnym odcinku, więc na część drugą, która ukaże się już za kilka dni. Zapraszam serdecznie, pogramy sobie na SX700. Powiem wam, czy to warte zakupu, bo teraz wam nie powiemy nic. Porównamy sobie to z flagowym modelem. Znaczy, powiem wam tak, porównywać to nie ma co za bardzo, no bo przecież wszyscy wiemy, co jest lepsze, natomiast posłuchacie, czy warto dołożyć tyle pieniążków i czy warto zakupić sobie SX-700. A teraz nie mulę konia i do zobaczenia w kolejnym wideo.